Elektryczne samochody dostawcze to w naszym kraju wciąż nowość, ale dla Twojej firmy mogą być nie tylko ciekawostką, ale także źródłem wielu korzyści. Cieszymy się, że zainteresował Cię właśnie Mercedes Sprinter, który oprócz cech charakterystycznych dla aut Mercedes-Benz oferuje pełnię korzyści znanych z samochodów elektrycznych. W tym wideo opowiemy o tym, jak jeździ się Sprinterem, wskażemy jego najważniejsze dane techniczne, w tym zasięg na jednym ładowaniu, opowiemy o wybranych elementach wyposażenia, a także o jego przewagach nad spalinowymi autami tej klasy. Zapraszamy! E-Sprinter jest dostępny w dwóch wersjach. Z akumulatorem o pojemności użytkowej 35 kWh lub 47 kWh. Różnią się one zasięgiem i ładownością po to, by spełniać wymagania różnych branż. Jeżeli w Twoim biznesie ważna jest większa ładowność, to lżejsze akumulatory 35 kWh pozwolą na przewożenie cięższego towaru. Dla tych, którzy potrzebują większego zasięgu, dostępna jest wersja 47 kWh. Jeśli chodzi o przestrzeń, nie ma powodów do obaw. Baterię umieszczono pod podłogą, dzięki czemu nie wpływa ona na możliwości załadunkowe. Zasięg Sprintera w wersjach 35 i 47 kWh to odpowiednio 115 lub 150 km według normy WLTP. Wydaje się niewiele? W większości branż przebiegi podczas dostaw nie przekraczają 100 km dziennie. Zaplanowane trasy kurierów, dostawy do piekarni, zaopatrzenie sklepów, usługi realizowane na terenie miasta. Wszystkie te zadania, które nie wiążą się z pokonywaniem dalekich tras, z powodzeniem mogą być realizowane przy użyciu e-Sprintera. Aby umożliwić Ci przetestowanie, czy e-Sprinter pozwoli Ci na wykonywanie codziennych zadań, udostępniamy darmową aplikację EcoReady. Aplikacja ta dostępna jest na smartfony z systemem Android oraz iOS. Dzięki dostępowi do danych lokalizacyjnych telefonu automatycznie rozpoznaje ruch charakterystyczny dla jazdy samochodem i rozpoczyna rejestrację trasy, zupełnie automatycznie i w tle. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie symulacji ładowania pojazdu, np. podczas postoju w firmie. Po tygodniu dowiesz się, jaki procent Twoich tras mógłby być pokonany bez konieczności ładowania pojazdu w trakcie przejazdu i czy Sprinter będzie odpowiednim autem do wykorzystania w Twojej branży. Jak być może zauważyliście, pojemność baterii we Sprinterze jest niższa niż na przykład w modelu EQV. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniej ładowności, która uległaby zmniejszeniu w przypadku zastosowania większej i cięższej baterii. Obecnie wynosi ona około 1 tony. Mniejszy akumulator oznacza, że czas ładowania na szybkiej ładowarce jest wyjątkowo krótki. Od 10 do 80% baterii naładujemy już w 20 minut w przypadku wersji o pojemności akumulatora 35 kWh. Wersja 47 kWh do 80% naładuje się w zaledwie 25 minut. To dotyczy ładowania prądem stałym z mocą 80 kW, ale e-Sprintera możemy oczywiście ładować również z domowego gniazdka lub ładowarki naściennej, np. Mercedes-Benz Wallbox Home. Do wyboru klienta oferujemy 4 różne kable do ładowania prądem zmiennym. W cenie auta jest 5-metrowy kabel, który wystarczy w większości przypadków. Podłączenie e-Sprintera do stacji szybkiego ładowania jest bardzo proste. Wystarczy odblokować pojazd, wcisnąć delikatnie klapę do gniazda ładowania znajdującą się z przodu pojazdu pod gwiazdą i podłączyć kabel z wtyczką CCS. Jeśli chciałbyś podłączyć e-Sprintera do stacji ładowania prądem zmiennym, procedura wygląda właściwie tak samo, z tą różnicą, że należy użyć kabla z wtyczką typu drugiego. Jazda autem elektrycznym ma kilka zalet, które są istotne z punktu widzenia korzystania z pojazdu we flocie firmowej. Przede wszystkim samochody elektryczne z uwagi na brak wibracji i niemal bezgłośną pracę silnika są znacznie mniej męczące, a to ma szczególne znaczenie, gdy mówimy o miejscu pracy przez cały dzień. Brak skrzyni biegów pozwala na niezwykle płynną i niezakłóconą jazdę, a charakterystyka elektrycznej jednostki napędowej gwarantuje zwinność, szczególnie ważną w miejskich warunkach.
Przewagę elektryka odczujemy jednak nie tylko podczas przyspieszania. Dzięki rekuperacji, czyli odzyskiwaniu energii podczas hamowania, której siłę możemy zmieniać manetkami przy kierownicy, w większości sytuacji drogowych będziemy mogli prowadzić Mercedesa Sprintera niemal bez używania hamulców. Samochód podczas zwalniania zamienia energię kinetyczną w prąd przy użyciu silnika elektrycznego, jednocześnie zmniejszając zużycie elementów układu hamulcowego. Nieco inny niż w zwykłym sprinterze jest też zestaw wskaźników. Znajdziemy tu komplet informacji niezbędnych do ekonomicznego poruszania się na prądzie. Zamiast obrotomierza mamy wskaźnik zużycia energii oraz dostępnego poziomu mocy silnika. Wyświetlacz między zegarami pokazuje informacje o aktualnym poziomie baterii, zasięgu, zużyciu energii, wybranym poziomie rekuperacji, a także symbol ready oznaczający gotowość do jazdy. Korzyści nie kończą się na cichej pracy i przyjemnej charakterystyce silnika elektrycznego. W wielu miastach jazda e-sprinterem daje możliwość korzystania z buspasów, a także zwalnia z konieczności płacenia w strefach płatnego parkowania. To szczególnie istotne w kontekście miejskich dostaw. Zaoszczędzimy nie tylko czas, ale i pieniądze. Niezależnie od tego, jak ekonomiczny i przyjazny kierowcy jest Mercedes Sprinter, jego głównym zadaniem jest przecież ciężka praca i wspieranie Twojej firmy. Na szczęście elektryczny napęd nie zmienia faktu, że Sprinter jest skrojony na potrzeby zawodowców. Jego przestrzeń ładunkowa wynosi 11 m3 i nie została zmieniona względem wersji spalinowej. Wszystko dzięki umieszczeniu baterii w podwoziu pod podłogą pojazdu. Akumulatory zostały ulokowane w taki sposób, aby nie ograniczać przestrzeni ładunkowej, a ich położenie dodatkowo pozwoliło na obniżenie środka ciężkości pojazdu. Ładowność Sprintera z mniejszym akumulatorem wynosi około 1 tony w zależności od wyposażenia. Standardowe wyposażenie Sprintera czyni z niego wygodnego vana do codziennych miejskich dostaw. Podgrzewany fotel kierowcy gwarantuje komfort jazdy przy niższych temperaturach, a jednocześnie pozwala na osiągnięcie niższego zużycia energii niż ogrzanie całej kabiny kierowcy za pomocą nawiewu. Podwyższony nadwozie z wysokim dachem zapewnia nam dużą przestrzeń ładunkową i wygodny prześwit, a stopień z tyłu pojazdu ułatwi załadunek i rozładunek towaru. Dodatkowo asystent bocznego wiatru oraz asystent ruszania na wzniesieniu to systemy, dzięki którym codzienna jazda jest jeszcze prostsza i bezpieczniejsza. Bez wątpienia wyposażenie standardowe e-sprintera pozwala na wygodną i bezpieczną jazdę, ale dla zawodowców, którzy wymagają jeszcze więcej, dostępna jest szeroka oferta wyposażenia dodatkowego. Nad bezpieczeństwem jazdy czuwa szereg systemów asystujących, a ich mnogość czyni e-sprintera klasowym liderem. Na liście wyposażenia opcjonalnego są opcje zarówno zwiększające bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy. Skórzana tapicerka w dostawczym vanie? Nie ma problemu. Asystent utrzymania pasoruchu? Na pokładzie. LED-owe oświetlenie przedziału ładunkowego? Również jest dostępne. Kamera cofania w sprinterze znajduje się w intuicyjnym miejscu, a manewrowanie dzięki niej jest wyjątkowo proste. Wszystko to sprawia, że Sprinter jest niedościgniony i jako jedyny spełnia potrzeby najbardziej wymagających zawodowców. Mercedes Sprinter oferuje również usługi łącznościowe Mercedes Pro. Aplikacja dostępna na smartfony pozwala w pełni korzystać z dobrodziejstw samochodu elektrycznego. Możemy sprawdzić stan płynów, poziom naładowania baterii, przebieg i odczytać informacje o stanie samochodu, ale i zarządzać wstępną klimatyzacją dla większego komfortu już od pierwszych minut podróży. Dzięki Mercedes Pro zyskujemy również zdalny dostęp, otwieranie i zamykanie auta z telefonu. Wreszcie możemy wygodnie zaplanować trasę na telefonie dzięki mapom pokazującym ogólnodostępne stacje ładowania. Koszty samodzielnego ładowania e-sprintera w bazie będą kilkukrotnie niższe niż tankowania. Eksploatacja jest tańsza, a to zasługa mniejszego skomplikowania konstrukcji i ograniczonemu zużyciu elementów ciernych. To, co oszczędza klocki hamulcowe, to wspomniana już rekuperacja, a narażone na zużycie turbina czy koła dwumasowe nie występują w aucie elektrycznym. Silnik elektryczny nie wymaga procedury zapłonu znanej z silnika spalinowego oraz konieczności osiągnięcia temperatury roboczej do pełnej wydajności. W
Tym samym przy miejskich dostawach z częstymi postojami silnik zachowuje wyższą efektywność oraz nie mamy do czynienia z szybszym zużywaniem takich elementów jak rozrusznik czy akumulator. E-Sprinter jest wręcz stworzony do tego, by sprawnie poruszać się od ulicy do ulicy, od bloku do bloku. Niższe są także koszty serwisowe. W serwisie zapłacimy około dwukrotnie mniej niż w przypadku auta spalinowego. To jednak nie koniec korzyści. W cenie auta jest pakiet 4 przeglądów do wykonania w ciągu pierwszych 4 lat od zarejestrowania samochodu, a także przedłużona do 8 lat lub 160 tysięcy km przebiegu gwarancja na akumulator. E-Sprinter to van, który czyni miejskie dostawy jeszcze prostszymi. Jego elektryczny napęd to tańsza eksploatacja i przywileje na drodze. Szereg udogodnień na liście seryjnego wyposażenia sprawia, że już w podstawie jest to świetna propozycja dla Twojej firmy. Do elektrycznego sprintera nie trzeba się też przyzwyczajać. Jego prowadzenie jest intuicyjne, a w miejskich warunkach może on w pełni zastąpić konwencjonalnie napędzane vany. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące sprintera, skontaktujcie się z nami. Znamy potrzeby zawodowców, dlatego postaramy się na nie wyczerpująco odpowiedzieć.